Cześć, zapraszam Was bardzo serdecznie na pierwsze wrażenia z użytkowania Honora 7 Lite. Biorąc to urządzenie do ręki, zachwyca nas ono od razu swoją budową. Ponieważ wykonane jest z aluminium, może nie jest to obudowa Anybody, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie i schludnie. Spasowanie elementów jest bardzo dobre, nic tu nie skrzypi, nic tu nie trzeszczy, więc jest, jeżeli chodzi o budowę, naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli zobaczymy naprzód urządzenia, tutaj tafle szkła przekątna 5,2 cala, czyli ani za dużo, ani też za mało. Moim zdaniem jest to rozmiar idealny i maksymalny, jeżeli chodzi o używanie smartfona jedną dłonią. Rozdzielczość Full HD. Zagęszczenie pikseli to 424 punkty na cal, czyli jest naprawdę duże, a działa on pod kontrolą Androida wersji 6.0 z autorską nakładką Emotion UI wersji 4.1, która działa równie dobrze. Jestem naprawdę z niej bardzo zadowolony i w sumie zaskoczony, ponieważ jak wiecie, jestem prywatnym użytkownikiem Honora 5X, który nadal działa na wersji Emotion UI wersji trzeciej, która działa strasznie, zacina się, przycina, po prostu jest jakaś porażka, a tutaj wersja na Androidzie 6.0 działa naprawdę responsywnie, nic tu się jak na razie nie zacina. Czasem może rzeczywiście trzeba poczekać jakieś pół sekundy, żeby coś się stało, ale jest to zrozumiałe, jeżeli chodzi o takiego smartfona, bo jest to jednak średniak. Ale żeby smartfon ten działał płynnie, mamy tutaj autorski procesor High Silicon Kirin 650, czyli 4 rdzenie 1,7 GHz oraz 4 rdzenie 2 GHz. Jest on oczywiście 64-bitowy, wspomagany jest graficznie przez układ Mali T830 i 2 GB pamięci RAM, co dziwne i śmieszne. W wersji przeznaczonej na rynek niemiecki tych gigabajtów mamy 3. Tutaj mamy niestety 2. Wersja przeznaczona na Chiny nie ma czytnika linii papilarnych. Nie wiem, dlaczego te wersje są tak rozróżniane. Jest to dla mnie bardzo dziwne. Co jeszcze ważne, aparat 13 megapikseli, przysłona 2.0, jednostopniowa lampa LED, jest to tylko jedynie światło zimne, troszeczkę szkoda, że nie ma tutaj tej dwustopniowej, natomiast i tak nie jest źle. Ale dokładna recenzja aparatu pojawi się oczywiście w recenzji wraz z przykładowymi zdjęciami oraz filmami. Oraz oczywiście bateria, ogniwo o pojemności 3000 mAh. Jak na razie jestem pod ogromnym jego wrażeniem, ponieważ na ekranie wczoraj smartfon, do dzisiaj w sumie, wytrzymał mi prawie 5 godzin. Ale to oczywiście są dopiero pierwsze wrażenia, więc dokładne testy baterii też będą przeprowadzone bardzo wnikliwie. I to tyle w tym materiale. Serdecznie dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego smartfona, chcecie, żebym dokładnie coś sprawdził, przetestował, zobaczył, jak co działa, jakaś gra, jakaś aplikacja, jakieś używanie jego w dany sposób, piszcie je w komentarzach poniżej, wezmę pod uwagę każdą Waszą sugestię i spróbuję ją wpleść w recenzję, która pojawi się już niebawem. Natomiast jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, to naprawdę bardzo motywuje. No i subskrybujcie kanał, by nie przegapić recenzji Honora 7 Lite. Czołem!